Dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj dla Was mam Golfa 7 generacji, tutaj w odmianie benzynowej 1.4 TSI. Myślę, że większość osób już wie, jeżeli szuka takiego pojazdu, że te auta były poprawione pod względem oczywiście tych wcześniejszych jednostek. Już tu jest jednostka tylko z turbiną i oczywiście na zwykłym pasku, a nie na łańcuchu. Co jeszcze warto dodać, jest to odmiana ta mocniejsza, 122 konie, więc mamy sześciobiegową skrzynię biegów. Dla większości osób jest to duży plus, bo po prostu nie samochód nie wyje tak mocno na autostradzie jak te 1.2 pięciobiegowe. No i oczywiście jest też niższe spalanie. 13 rok produkcji, polski salon, przebieg 169 tysięcy, więc auto, można powiedzieć, robiło około 15 tysięcy rocznie. Oczywiście, jak widzicie, jest zarejestrowane, więc odchodzą Wam koszty jakiegoś tam wstępnego OC i przeglądu. Auto odkupione od mojej znajomej, więc tutaj też duży plusik, że zrobiła parę serwisów na miejscu. Opony są Bridgestone albo BF Goodrich roczne, zrobione klocki, tarcze, więc o tym się nie trzeba po prostu martwić. Wyposażenie dość ciekawe, bo macie ten alus, jak widać, 16. Z przodu są lampy w technologii LED albo Xenon. Muszę sobie to sprawdzić. No i fajnie, że jest pięciodrzwiowy, no bo też te Golfy 7 jeszcze występowały w odmianie trzydrzwiowej. No i nietypowo ma jasne wnętrze. Nie jest pokorodowany wizualnie, jak widać, prezentuje się tak. Co jeszcze warto wspomnieć? Stylistyka. Jednak cały czas się Niemcy trzymają tego swojego planu. Szeroki tylny słupek, lampy dość takie zwarte, fajnie. Podoba mi się, że przychodzi taka jedna srebrna listewka też tutaj w przejście, jest jakby w lampę. Ładnie takim to półkręgiem idzie. No i teraz od boku widzicie, że tak prezentuje się Golf. Dużo samochodów tej klasy kompaktów zaczęło robić troszeczkę ten tył tutaj dużo węższy. Ale jednak to zawsze był hicior i pierwsze listy sprzedaży okupował przez wiele, wiele lat, odkąd nie zaczęły się robić modne SUVy. Czy coś jeszcze mam Wam powiedzieć? Chyba nie. Przejdźmy sobie do wnętrza. To zwykły Golf 7, więc nie ma tu nie wiadomo czego do powiedzenia. Bardzo. Pokazałem książkę serwisową, długo serwisowany w Volkswagenie, tak jak mówiłem, 90 kW, czyli 122 1.4, no i kupiony od chińskich w Warszawie. Proszę, pierwszy wpis 83 93 102 126, i tu się chyba kończy Volkswagen. Pod maską jeszcze macie karteczkę od wymiany rozrządu przy 147, czyli na rozrządzie jest około 22 tysięcy przyjechane, więc niewiele. Według mnie jeszcze można na tym polatać. Pokażę Wam wnętrze. Wnętrze, mówię, dość ciekawe, bo podoba mi się to połączenie tego jasnego z tym antracytem i szczotkowanym aluminium, które sobie tutaj widzicie. Fajnie rozjaśnia ten samochód, nie jest taki ciemny, smutny jak większość aut totalnie czarnych. Zobaczcie, sufity czyściutkie, tak samo z tyłu, jakby nikt nie jeździł. Mamy ISOFIX, tutaj podłokietnik jest ze skórki oczywiście otwierany i możecie sobie to przesunąć, ustawić wygodnie. Tu schoweczek, tu kolejne dwa miejsca na kubki. Autohold nie wszystkie miały, czyli tam po prostu przy mocniejszym naciśnięciu hamulca lekko zaciąga ręczny. Skrzynia sześciobiegowa, jak mówiłem, włączenie start-stopu. No i to jest wersja dla niepalących, nie ma popielniczki. Klima zwykła działa, ale przy okazji mamy podgrzewane fotele, radyjko SD i AUX. No i radio jest oczywiście dodatkowe, proszę, pyk, działa. No i dalej mi się podoba tutaj to szczotkowane aluminium. Tutaj jeszcze macie w tych fotelach też coś, nieco nie było za darmo, schowki pod nim. I za to trzeba było dopłacać. Bardzo mi się podoba ta kierownica. Podoba mi się, że tutaj macie to lakierowane i że jest lekko ścięta u dołu. Naprawdę mi się udała. Komputer pokładowy, standardowe liczniki w tubach. I tak jak mówiłem, dalej cały czas ten przychodzi tutaj to mnóstwo. No i macie rzeczy, które też trzeba było dopłacić. Tempomat. Tu kolejny schowek. Łącznik od świateł. Bardzo ładnie jest to utrzymane, niezniszczone. Tak samo jak i ten boczek, jak i mój fotel też jest cały, spójrzcie, nawet tu nie są żadne nitki przetarte. Wnętrze widać, że przyjemnie utrzymane i że przebieg tego wozu jest jak najbardziej realny. A poza tym też widzicie, bardzo długo serwis Volkswagena naprawdę daje dużo spokoju
przy takich rzeczach. No i tu jeszcze fajny schowek, ja przed tego w Audi nie mam, na okulary, a to się bardzo, powiem wam, przydaje. No i fajnie, że to też zaprojektowali w czarnym kolorze, wygląda tak bardziej elegancko i pasuje do reszty pojazdu. Cóż, o wozie to tyle, wóz jest zarejestrowany, więc po prostu można sobie wsiąść i pojechać nim do domu i nie ma tutaj dodatkowych kosztów związanych na początku z OC i z przeglądem. A jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału. Macie pytania, to komentarz lub moje media społecznościowe, takie jak Mavcarauto na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć co mam innego? Wbijcie na mavcarautomoto.pl. To by było na tyle. Do następnego. Cześć.